Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Siemaneczko, witam was z powrotem na moim kanale po dość długiej przerwie, ale ostatnio w moim życiu naprawdę wiele, wiele się działo. No i jest Landryna na lawecie. What you got, motherfucker? No, a my w takim korku właśnie stoimy już godzinę. Opieniała mi tego błotnika, ty! Żyj młody i chory! Dzięki, macie, rozpoczynamy pierwszy taniec. No to sobie polatamy. Dobra, ten pierwszy się nie kręci. Dobra, w tym momencie samolot jest wyłączony. Mamy odpięte całe zasilanie, może nie tyle co odpięte. Więc jak widzieliście, nie miałem po prostu za bardzo czasu, nie tyle co na nagrywki, bo nagrywałem dość sporo na bieżąco, co tam działałem, coś tam popołudniami to tam to nagrywałem, zresztą tak jak zobaczycie w tym materiale. Natomiast bardziej nie było czasu no, na montaż tego, no bo to jednak jest trochę roboty, żeby poskładać jakiś w miarę konkretny materiał. No ale dobra. Więc mamy część drugą zmagań z tym oto moim E39 kupionym za 2500 zł. Oczywiście w tym momencie trochę kwota wzrosła, no bo poczyniłem pewne inwestycje z tym samochodem związane. Czy tam części, wiadomo, plus zamontowałem gaziurę, ale o LPG w tym samochodzie myślę, że zrobię jeszcze jeden odcinek. Tymczasem zapraszam do małego przypomnienia. Piękny lakier, piękny po prostu, natura. Ale wiesz co, ale w środku ci powiem szczerze, tarna po sobie. W kołach po 1,30 atmosfery, zaraz będzie myta. Sprzątana, ale odpaliła od strzała, jak było widać. Rokujący egzemplarz, bardzo rokujący egzemplarz. Co
Słuchajcie, jest na szrocie. Dużo alusków sobie leży. I patrzcie, jakie perełeczki. Jakie perełeczki M-ki wygrzebałem. Leżały sobie, dycha za kilo. Czyli 400 za komplet będzie. No nie wydaje mi się to złą ceną. Kurde, jak się uda to... Jak one nie będą pouszkadzane, to będzie naprawdę deal życia. No i jest komplet, kurde, jest komplet. Nie są porozbijane, są tylko na czarno pomalowane. Kurde, grubo, grubo, naprawdę farcik. No i dobra, szpej załadowany. Kurde, powiem wam, naprawdę jestem zdziwiony i zajebiście zadowolony. One naprawdę nie są jakieś złe, no były malowane, widać, na ten czarny, bo one oryginalnie są srebrne. Dwunasty styczeń 2022, podejście numer 2 do BM-ki, już spisałem papiery, dostałem już kluczyki. No i dobra, będzie pierwsze palonko, znowu po roku jak ostatnio, tylko że akumulator jest mały jest, więc zobaczymy. Dobra. O, człowieku. Od razu, na strzała. Tylko trochę klepi, ale dlatego, że olej jeszcze nie ten. Wspomaganko. Takim razem były auto cały czas stoi. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, udało mi się dorwać ten samochód za taką oto śmieszną kwotę, między innymi dlatego, że posiadała mankament prawny, jakim okazało się Idea Bank Polska S.A. jako współwłaściciel w dowodzie rejestracyjnym. Poprzednia właścicielka nie dopilnowała po prostu dokumentacji, nie zwróciła uwagi na to i nie było żadnego świstka. Był, ale to był taki dokument zupełnie w żaden sposób nie wiążący prawnie, mianowicie było to zdjęcie monitora wydrukowane, że cesja została spłacona. Mianowicie to auto w 2010 roku było wzięte na kredyt udzielony przez Idea Bank Polska. No i chłop tam teoretycznie spłacił, puścił to auto dalej. Nic, zero dokumentacji dołączonej do sprzedaży. Mianowicie, jeżeli kupujecie takie auto i jest w nim bank, musi być dokument zaświadczający o zdjęciu cesji z danego pojazdu, że auto już nie jest własnością banku. Do tej bejcy tego nie było. A zatem właścicielka nie mogła tego auta przerejestrować. No i tak sobie stało i nie jeździło i niszczało. Wziąłem to auto z ryzykiem, że może nie odzyskam tych dokumentów. Pomyślałem sobie, dobra, najwyżej katy wytnę, puszczę tą w pizdu na złomi i będę na zero lub parę złotych zarobię. Udało się. Pomęczyłem się trochę, połaziłem po banku. Co się okazało, ten Idea Bank Polska już został przyjęty przez PKO. Żeby nie skłamać, 7 razy byłem może w placówce, żeby to wszystko wyjaśniać. Za 5 razy powiedzieli mi, że nic się nie da. Za 6 razem powiedzieli, wie pan co, napisz pan taki oto wniosek, o tutaj go gdzieś wstawię. No i za 7 razem jak przyszedłem, okazało się, że udało się te dokumenty wyciągnąć. Musiałem tam złożyć parę podpisików, że ja osobiście wyciągam te papiery w roli samochodu. No i otrzymałem status tego oto pojazdu z banku PKO, tu może skana załączę, że bank PKO nie jest już właścicielem tego oto pojazdu. Z czym teraz idę właśnie do starostwa, przerejestrować ten samochód na siebie. Blaszki warszawskie zostawiam, bo fajnie na niech całkiem wygląda. No i co? No i za 2500 zł udało mi się nabyć oto bardzo fajny, zadbany egzemplarz. A tymczasem zapraszam was do obejrzenia moich prac nad tym samochodem, a naprawdę sporo się działo, żeby doprowadzić ten oto fajny egzemplarz do takiego stanu. Tam także będzie parę wstawek w późniejszej części materiału ze złomowisk, jak wyciągałem dość sporo elementów, bo teraz akurat te 39 dość dużo trafia się na złomowiskach. I części naprawdę zejdzie za śmieszne pieniądze tych aut kupić. Parę razy na siku też mi się udało do niej dorwać, zatem... Nie zastanawiajcie się, co to za amerykańska paskuda tam stoi. Spokojnie. Po wypuszczeniu
tego materiału z E39 zacznę składać materiał z tym oto fajnym, śmiesznym samochodzikiem, jakim jest... A, w sumie nie mówię modelu. Kto wie, kto zgadnie, niech napisze w komentarzu. Z nim też się będziemy za fajna historia, też go kupiłem za dosłownie psi. Wiadomo co, ale to za jakiś czas. No więc w poprzednim odcinku sporo osób zarzucało fakt, że to auto na pewno nie ma... ile? Teraz ma 140... Teraz ma akurat 148, bo sporo nią jeżdżę, ale jak zaczęliśmy nagrywać, jak ją kupiłem, to miała 144 najechane. I sporo osób mówiło, że ten przebieg jest normalny i że to nie ma takiej możliwości w ogóle. Zanim wam potwierdzę, bo mam dokumenty na to, że ten przebieg jest taki, jaki jest, to pokażę wam parę rzeczy na samochodzie. Fakt faktem, fotel jest nieco zmęczony z prostego powodu. To auto wiele lat jeździło po Warszawie i prowadziła ją dość spora osoba. Przez co łatwo wygnieść. Nie jest skóra popękana, ale jest taka no zmechacona. Ale nie sam fotel, że tak powiem, nam świadczy o przebiegu, bo na przykład zwróćmy uwagę na przykład na proste rzeczy, takie przyciski. To wszystko wygląda jak nowe. Tu nie ma żadnego wytarcia. Jakby to auto miało, to niektórzy sugerowali 400 tysięcy, 300-400 tysięcy, to już te BM-ki, na które ja na szrocie oglądałem, które zaraz generalnie zobaczycie, bo tam na filmie będą strzybejce łącznie, co tam jeździłem, to one miały po 400 i to fakt było po niej widać. Zobaczcie, te przyciski tutaj. To wszystko tu jest jak nowe. Nic nie jest wytarte. Czy tak samo przyciski z radia? Moment, do tego autofokusa muszę trochę za... Tak samo przyciski z radia. To wszystko tutaj jest i działa jak... No, wiadomo, to ma 20 kilka lat ten samochód, 22. Jednak naprawdę przebieg tego samochodu... O, giepa. Aikos. Czy tak samo włącznik od świateł? Nie jest obdrapany, no tu wiadomo, to już od pazurków od mojej żonki troszeczkę, bo ona teraz to auto użytkuje. Ale te przyciski, to wszystko tutaj jest. Tu standard w BM-kach. Połamał się ten guziczek, ale to ja osobiście go mi on wypadł. No ciemnawo już jest troszeczkę. Tak samo tutaj. To wszystko, te przyciski. To nie wykazuje żadnych śladów, no więc, zużycia. W nawiązaniu jeszcze do tego przebiegu, co tak jak wspomniałem wcześniej przy pokazie wnętrza, sporo osób się pultało, że to jest niemożliwe. No trochę tam poweryfikowałem też sobie na tyle, na ile można było. No i generalnie można sobie samemu sprawdzić własną furę na historii pojazdu Golfce Peak. Trzeba wpisać swój VIN, to jest oczywiście całkowicie za darmo, to jest rządowa strona, generalnie rządowa strona, która ma w sobie zasób bazy CEPiKu, wszystkiego tam. Trzeba numer VIN, data pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny obecny, no i wpisałem sobie elegancko. No i pierwsze informacje, wiadomo, czy polisa aktualna, ubezpieczenie aktualne. No i ostatni stan drogomierza spisany na przeglądzie, jak robiłem przegląd w styczniu, 142 553 km. Natomiast idąc sobie dalej, jeszcze w ogóle, że nie nagrywam tego jako ekran, ale po prostu mi się nie chciało ściągać żadnych aplikacji, te darmowe to są tam po 30 sekund, a zresztą dobra, łatwiej mi szybciej było tak zrobić na zrzutach. I tak, no i kolejna historia tego samochodu, proszę bardzo, data z pierwszej rejestracji w Polsce, 2013, ktoś się ściągnął, potem zmiana właściciela, czyli ktoś kupił od razu miesiąc później, jak widać osoba fizyczna, dodano współwłaściciela, czyli ten bank cholerny i zakończenie rejestracji czasowej, czyli pewnie tablice rejestracyjne próbne. No i tutaj sobie samochodzik, jak widać, jeździł po Warszawie, przegląd WX, numer SKP, to są warszawskie generalnie stacje, to są te stacje kontroli pojazdów do 2014, jak widać 114, jak widać auto zostało ściągnięte ze 114 tysięcy, co miało przejechane. No nie wiadomo co wcześniej, ale za chwilę wam też pokażę, trochę wcześniejszy wpis mi się udało jeden znaleźć.
No i tutaj, jak widać, rokroczne przebiegi nie były jakieś mega duże, bo powiedzmy, tutaj mamy między... Kot mi właśnie kicha. Fuj. No, więc pomiędzy tam 2.15, 2.16 zrobiła 7000. No i widać, w 2016 roku stała. Powiedzmy te 3-4 lata chyba, jak widać, nie jeździła. Zrobiła, albo po prostu to się robi przeglądu, ale no, zrobiła w te 3 lata... no ile? 12 tysięcy kilometrów, no to nie jest dużo. Kolejny przegląd to jest 2020, co już zrobiła poprzednia właścicielka tego samochodu, którego go kupiłem. SGL to jest u mnie w mieście, SGL 006, stacja kontroli pojazdów. No i ostatni przegląd, co ja robię, jest 142 tysiące. No i fajnie, bo na tej stronce też można sobie wejść. Oni od razu mają darmowe tam Carfaxy i AutoDNA. I jak widać, no tak samo nie odnotowano żadnych tam kradzieży, innych pierdół. Takie podstawowe informacje, wszystko tam jest za darmo, nie? No ja sobie kupiłem także dostęp do takiej historii w ASO. Taki ziomeczek na grupie jakiejś tam to wstawiał. Dwie dychy taki raporcik kosztował, no i to wiedzieć moja. No i to jest jedna taka rzecz, która dziwnie do mnie zastanawia, o co chodzi z tym samochodem, że to auto powinien wychodzić wszędzie jako Kosmos Schwarz. Lakier, grubość jest między 140 a 200 mikronów, czyli teoretycznie oryginalny. No ale nie wiem, o co to chodzi, natomiast win się wszędzie zgadza. I tu jest kolejna rzecz, która nie wiem, o co chodzi z tym właśnie, z tym kolorem, bo... Jak widać, tutaj mamy na dole przedostatnia, dealer wydający pojazd Verhelst Ostende BE. Ja mam z tyłu naklejkę Verhelst Ostende, czyli tak jakby to jest oryginalny dealer tego samochodu, czyli nie, zasadniczo podejrzewam, że jakby to auto było przemalowane, to ta naklejka pewnie by ją zdrapali. Wątpię, żeby ją z powrotem naklejali na ten samochód, no ale nie wiem. Sorry za mój głos w ogóle, bo trochę przyziemiony jestem. No i tutaj, jak widać, mamy sobie całe wyposażenie, no dosyć fajnie tak jest wyposażona, oryginalny alarm, co tam pierdoły, tam papierośnice, klima automatyczna, tempomat, no pierdy w sumie, ale z fajniejszych rzeczy, no to mamy podwozie M-Technic, M-Sportowe, czarna podsofitka i parę jakichś tam pierdół. Ale zobaczcie, na samym dole mamy wpisy 2.12, 2.13, czyli ona w 2.13 kwiecień przyjechała do Polski, a tu jeszcze mamy przy 108 728 km, nie? Ona została ściągnięta, jak tam widzieliście, przy chyba 113 tysiącach. Więc no, raczej jak widać, no ten przebieg mamy w tym samochodzie oryginalny. No i na szrociku jestem, stoi. Nawet chyba ten sam kolor, co mój. W czarnych skórkach. To ma więcej niż moje. Co my tu mamy? No, guziki też porozpierdzielane, jak u mnie. Ale ma cup holdery, które też są rozpieprzone, nie działają, czyli mi się nic nie przyda. Fajne dekorki ma, drewniane. Co my tu mamy? O kurde, ale fuja! Nakiepowane, kurwa. Ładna gałeczka drewniana. O, czwórka wybita. Nie ma czwórki. W ogóle jakoś tak to dziwnie chodzi. Kiera już była oprzywana, nie fabryczna, całkiem nie najgorsza. No, 3-litrowy dieselek. Fajne lampki z ringami widzę. PDC. No, ma parę gratów. Co na srocie ogólnie, gdzie zaczęła się moja kariera youtuberska. Stąd nagrałem filmik z tym Z21. Ona gdzieś tam stała w tle. Kurde, ładna, nie jest zła. Czy nie, no jest zła, ma 400 tysięcy najechane ponad. Bo kartka jest pod maską. Dobra, popatrzymy, co by mi się z niej tu przydało. Co pozaglądamy. Ludzie pod komentarzach w poprzednim filmie zarzucali, że ta moja będzie miała 350-400 tysięcy przejechane fabrycznie. Tak wygląda fotel po 350-400 tysiącach.
Więc no ten mój to jest jak praktycznie jak nowy, tylko jest w tym miejscu zagniecione, bo jak wspominałem, trochę grubsze osoby tym autem jeździły. O, dywaniki ma, właśnie, dywaniki bym sobie wziął. A jak tam z dywanami? Też jest dywan. Guma, dobra. Dobra, jest tu trochę szpeju, którego bym sobie mógł... Dobra, coś na pewno coś z niej kupimy dzisiaj. Jasna podsufitka, ja mam czarną. O, też z alarmem była. I no, i tyle. Auto faktycznie wygląda na 400 tysięcy kilometrów. Złachana dosyć kiera. Boczki nie są złe, ale fotele widać delikatnie gorsze niż u mnie. Tutaj też popękane wszystko, więc to jest prawdziwy przebieg. Tutaj malowana była, szpachel pęka. Machaczek dodatkowy. Jak widać, w bagażniku leży to, co się tam wkłada. Ale zderzak też nie oryginalny, bo był srebrny. Chwila, włożymy. No, są dywaniki oryginalne BMW, to sobie te dywaniki wezmę. Kopyto pod telefon. Oryginalne, też sedziabne. Jest trochę brzydkie, ale szłoby to naprawić na pewno. Jakieś fanty jeszcze, na pewno coś tam dzisiaj weźmiemy. Dobra, oryginalne gumy BMW. Przód, tył, jakieś dwa welury. Książka fajna z instrukcjami, sucha. Kopytko. 30 zł. Uczciwy pieniądz. Tym bardziej, że jest oryginalna guma, więc uczciwy szmal. Wracając do tej książeczki serwisowej jeszcze, no to nie jest sama książka oryginalna BMW, tylko to jest jakiś Avis Fleet Service, czyli auto prawdopodobnie było jako nowe do jakiejś firmy brane. General Capital Fleet Service Company General Electric, więc to jest ciekawe. Zaraz powyciągamy z niej wszystkie kwity. No więc tak to wygląda. Jest tego dosyć sporo. Idąc od początku, tutaj mamy o radiu generalnie. W środku jeszcze tej instrukcji obsługi radia był kod oryginalny, radio BMW PAS. Poniżej mamy książeczkę serwisową. Ostatni wpis z ASO jest przy 94 tysiącach. Więc nie serwisowali jej zbyt długo w ASO. Tu dalej chyba nie ma nic. Nie ma. Kontakty Europa, no takie pierdy. To są fajne rzeczy akurat. Tu mi się zawsze zdjęcia podobały tych BM-ek stereo. O nie, co to za podlena tutaj jako serwis jest. O, tu ładna E39. Fajne foteczki, o, tu siódemeczka. No, więc taka pierdoła tutaj. To mnie zastanawia, co to jest. To jest jakaś kartka Smart Key Get in Touch with BMW Service. Czy nie wiem, naciskać i... Nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Nie, taka ciekawostka. Tutaj też... A, tu jest karta wypadku, jakby coś było. No i wszystko jest po francusku albo po belgijsku. Auto generalnie było sprzedane chyba do Belgii, jako pierwsze właśnie do floty. O, BMW Belgium właśnie... Tu jest cały win tego auta, 520D sedan i po belgijsku, to jest tak paskudny język, że to się w pale nie mieści. I nie będę tu udawał, że umiem to czytać, bo nie umiem. I tutaj pierwszy list chyba przekazania samochodu właśnie na pierwszemu właścicielowi, więc... A tu jest właśnie z tego Avis Fleet, General Electric, właśnie jakieś też po belgijsku jakieś przekazanie czy użytkowanie samochodu. Takie to ciekawostki, poskładam sobie to i... W sumie nie wiem, czy to włożę do swojej BM-ki, bo nie wiem. No ale taka jako taka ciekawostka, że tak powiem. Razem z dywanikami i tam innymi pierdolami za 30 zł to praktycznie gratis, więc spoko. Dobra, przyszła pora na fachową robotę. Kupiłem w końcu tak, nowiutkie wisko, nowiutką pompę wody, która jest uszkodzona przez to, że wisko było zapięte cały czas i łożysko po prostu w tej starej wyłok, nawet ktoś w komentarzach pisał, i nowiutki termostacik, bo się nie dogrzewała. Nie możesz załatwić wisko. No, to prawda. No i tak, świeżutkie części, świeżutkie wisko, maile, 220 zł. Nie ma co oszczędzać, wiadomo, lepsze są jakieś Zachsy,
czy coś, ale no to jest taki kompromis pomiędzy jakością a ceną, żeby też nie wywalić milionów. Nowiutka pompa wody, także maile bodajże chyba 150 zł i nowy termostat Karolstad. Kurde, co ja się naczytałem, jaki termostat, tam pisali, że z Febi to jest ciulstwo, 105 stopni, za późno otwiera. Wziąłem z tego Karolstata, miał dosyć dobre opinie. Zobaczymy. No i dobra, udało się, kurde, wyrwać dziada. Masakra, tutaj było tyle roboty trochę, bo nie szło podejść za bardzo. Ale się udało po prostu normalnie bez blokady, z blokadą, w sensie tym narzędziem, gdzie jest to ciulostwo. Tu trochę przedłużyłem. Te blokadka wiska, a z drugiej strony 32 i poszło, ale kurwa, godzina naprawdę drapania, aż mi wstyd po prostu było, nie? Ale dobra, rozbieramy teraz te trzy śrubki, przekładamy wisko i gituwa i wkładamy to gówno z powrotem. No i rozebrałem dziada. Majster, potrzymaj. I widać, że jest cały czas zapięte, bo tak ciężko chodzi, że masakra. Taka ciekawostka, oryginalne BMW OM wisko, nigdy wcześniej nie wymieniane, 22 lata. Może kurwa się go zregeneruje jeszcze. No, więc taki to patenty. Termostacik wyciągnięty, trzeba było po prostu troszeczkę się tu ponagimnastykować. Tu wszystkie trzy śruby, dziesiątka, jedna, co trzyma też tutaj łapę silnika. Trzynastka, fajnie to odchodziło, to się odciąga, kurde, plug and play. Pokaż majster ten oryginalny termofila, browar się tu kurde leje. Oryginalny termostacik BMW Wachler, logo BMW OM. Wyczyszczę sobie to, może zobaczę kiedyś będzie szło jakiś wkład kupić. No tak, żeby nie ma co wyrzucać, no co oryginał to oryginał. No i wyciągamy teraz tu dla porównania nowiutki. Oh shit. No jest różnica. O, obok siebie, zbliż je. W sensie tak, wiesz, że na poziomie. Przybliż. No i jak widać, kurczę, dlaczego miałem wiecznie niedogrzane auto? Dlatego, cały czas otwarty termostat. Tu jest nowy. I on jest tak jakby teraz zamknięty, nie? I dopiero się otwiera, jak auto osiągnie tam, powiedzmy, ten akurat termostat na 96 stopni. No a ten widać, że jest otwarty. Dlatego. No co, montujemy. Będzie teraz fachowa robota, bez silikonu. Bo jest oryginalna uszyleczka nowa w tym. Tu ta stara tak wygląda, więc... No, więc montaż. Poczekaj. Dobra, tak jak wcześniej wspomniałem, termostacik odkręcony. Zasadniczo jest 11 w nocy. Nie planowałem tego dzisiaj robić, ale tak jakoś robota fajnie idzie, że ta pompa też już schodzi. I teraz tak, trzeba sobie odkręcić cztery nakrętki. I tu są takie miejsca, te śrubki są wkręcone przeze mnie. Jedna, druga. To są miejsca, żeby tak jakby ala ściągać. Wkręcasz do oporu i lewa, druga, tak żeby wyciągnąć ładnie pompę. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Wiesz, te samochody... Pojechałem tam zobaczyć, myślałem, panie, no auto jest idealne. Chyba nie było elementu, który by nie był zarysowany. Te samochody stare zawsze miały ciężkie życie. Dobra, pompa wyciągnięta, teraz woda sobie ścieka. Idealnie tam pod kurczę, no fart po prostu, bo leci prosto do wiadereczka. Tak nowy płyn dzisiaj wleci. No i pompa... Przegląd masz? Ona jest w pełni legalna, stary, ona jest, wiesz. Dobra, i pompeczka. Ta-da! Nawet nie jest takie złe to łożysko, ale było, słychać je. Nie no, słychać. A nowa? Kurde, nie sądziłem, że ci pompa wleci nowa. A w ogóle patrzcie, jaka jest różnica. Czekaj, dostań. Wodamy od nowa i... I patrzcie, taka różnica. Ja też na internecie właśnie czytałem opinię, że maile... O, już widzę, że kurwa uszczelki nie ma. Bez kitu, że to na starej uszczelce. Aaaa! Pardonsik, jest nowiutka uszczeleczka. Tak jak w internecie pisali, oryginał OM BMW, plastikowy wirnik. No a tu metalowe, nie? Chyba trochę bardziej solidne, chociaż z drugiej strony to wytrzymało tyle lat. Made in Germany. OM BMW to. O, i to są te śrubki, o których mówiłem, że to jakoś ściągać jest, nie? O, szt. BMW, więc to sobie też zostawimy na bok. Kiedyś może zregeneruje, wymieni się łożysko. Co oryginał, to oryginał, panie kurba. I teraz trzeba, tu będzie troszeczkę właśnie, damy troszeczkę płynu, może trochę oleju. Nowy o-ring i montujemy, kurde panie. Cisza.
Nic. Fajny, delikatny opór. Cichutko. A tu... Słychać. No i dobra, panny i panewki. Stop. Montujemy. Nowiutka pompeczka na swoim miejscu. No i wszystko na swoim miejscu. Paseczek naciągnięty, swoją drogą pasek też jest do wymiany. I rolka, napinacza jest do wymiany, bo szumi, ale to już nie dzisiaj, bo nie mam tych części. Mamy obudowę termostatu, pompę wody i już poskładałem sobie wentylator. Ma już nowiutkie, świeżutkie wisko. Swoją drogą ciekawostka. Zresztą jak każdy inny element w tym samochodzie. Chwila, nie wiem, gdzie to jest. A, z drugiej strony. OM, BMW, tak samo. No, montujemy. No i kurde, nie spodziewałem się tego, że dzisiaj to na szybko zrobię. W sumie cała operacja, 2,5 godzinki do 3. Przy piwku. Wisko ładnie, nic nie jest wypięte. Odpowietrza się w tym momencie, no rozgrzewamy. Kurde, fachowa robota dzisiaj zrobiona. Bardzo fachowa robota, a tu razem z kolegą. Pozdrawiam. Pomógł właśnie bardzo. I tyle chyba, trzeba zwijać mandżur na dzisiaj z garażu, kurde, prawie pierwszy nad ranem, więc... No, do następnej roboty. Sukces! Temperatura pion. Pierwszy raz chyba od kilku lat. Poprzednia właścicielka też tego nie wymieniała. Mała rundka po mieście. Zobaczyć, czy to trzeba dokręcić. Umyjemy jeszcze silnik od spodu, póki usłona zdjęta. I tyle, kurde. No i przyszła pora na fachową robotę. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, kupiłem te oto piękne kółeczka, sztuk 4, za 400 zł na złomowisku. Miałem je dać do przemierzenia, czy one są w ogóle, czy się nadają do założenia na auto, bo no, z jakiegoś powodu wylądowały na złomowisku, ale jakoś nie było mi z tym po drodze, a mam teraz chwilę, to po prostu sobie je odświeżymy. Najwyżej moja robota pójdzie w pizdu. Mamy kosteczkę, mamy papierki, mamy całą skrzyneczkę pierdół do malowania i tam już się grzeją lakiery. Zaraz wam pokażę, jakim lakierkiem to tryśniemy. Alusa mamy zmatowiałego. W miarę jako tako to zmatowiałem pierw tą kostką, potem papierem 200, potem papierem jeszcze 100. Nie, odwrotnie. Pierw 100, potem 200. W miarę to tam zeszło. No, ona wygląda jakby kiedyś była kurczę chromowana. Więc nie wiem. No ale nic. No teraz leci to sprayem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, to i tak na ten sezon tylko. Bo prawdopodobnie, jeżeli te koła będą spoko, to na zimę bym mi po prostu oddał do regeneracji piaskowanie i wypieczenie. I myślałem, żeby je malnąć taki fajny grafit pod kolor auta, ale to jeszcze zobaczymy, co mi się urodzi. Na razie lecimy ze spraya. Podkładzik akrylowy, szary, a na to leci lakier do felg z Bola. Dwa te same, tylko to tam, nie wiem czemu dali mi dwie inne, ale to jest dwa te same identyczne kolory, kod lakieru. Więc pierwszy lecimy w podkład. No i mamy to w podkładzie, w pierwszej warstwie. Już nawet teraz fajnie ten kolor wygląda. Taki szary, kurde, może to jest jakaś inspiracja. Nie wiem, pomyślimy. No na razie daję to w srebrny, a na zimkę damy to do profesjonalnego malowania. No, i zaraz drugą warstwę wrzucę. Będzie luks, teraz niech sobie schnie, a ja się biorę za przygotowanie kolejnej felgi. To już kolejna w przygotowaniu. Podkład wysechł, jeszcze nawet go troszeczkę zmatowiłem w niektórych miejscach. Odpuściłem. No i lecimy teraz z bazą, czyli w kolorek. Ej, fajnie kryje. Dobra, zaraz pokażę efekt, jak pomaluję całość. No i co, źle to wygląda? Fachowo. Ładnie położyłem już dwie warstwy. Parę zacieków, ale kto by tam. Jestem ciekaw, jak to będzie działało, wiecie, jak to zareaguje przed tego szpraja do mycia alufelg na myjni, a zaaplikuję na to. Czy po chwili spłynie cały lakier, czy nie, zobaczymy. No ale wygląda to naprawdę fajnie. No i tutaj jako tako jeszcze wnętrze.
No i dobre. Nie no, tu jeszcze, to jest akurat inna felga, tu jeszcze właśnie wnętrza tak ładnie, żeby to tak się ładnie komponowało z tyłu. No i luks, kurde. Łoponki naciągnięte, fajnie to wyszło. Zobaczcie tak w ogóle, ile jeszcze tarcza w zajebistym stanie. Praktycznie zero rantu. Klocki też jak nowe, więc tu hamulce też widać, że były jakiś czas temu robione. Tu w zawiasie wszystko ładnie, nic nie jest rozlane. Elegancko, zero jakiegoś tam widzę druciarstwa. Wszystko jest tak, jak kurde ma być. To jest luksus, więc zakładamy kółeczka i będzie naprawdę fajnie. Mi się to prezentowało. No i zamówiłem takie kapselki. 45 zł chyba dałem za to, ale opinie miały bardzo fajne, bo też były trochę tańsze, ale były zdjęcia, że schodzi lakier po tym, po pierwszym myciu. Ciekawostka. Wyryte logo BMW i niby Italy, ale wątpię. Wątpię, bo to kosztowało 45 zł plus przesyłka z Afryką, bo mam tam Smarta na Allegro. No ale to oryginalne kapsle, to wiem, że parę ładnych złotych potrafią kosztować. No i tak się prezentują. Weszły z lekkim uporem, ale jest git. W końcu koło pełne. No i teraz jesteśmy sobie na Radostowicach. No i trafiła się, są dwie. Z jednej biorę wisko na zapas. A tutaj patrzcie, nowe tarcze, nowe klocki tutaj zamontował. Też to wyjmiemy na zapas. Co tam, pani grosza będzie kosztowało. Fajna czarna skórka była w niej. Schoweczek. No nic, no, trzeba szarpać. Patrzcie, czarna skórka. I no. No a tu druga, tam stoi ta srebrna, stoi tarcze dziabne. A z tej weźmiemy wisko i parę jeszcze pierdółek. Ona dostała strzała w pokrywę. No to Radostowice po raz trzeci. Na przestrzeni 2 miesięcy. Nie ma już tych dwóch, co ostatnio widzieliście. Co ostatnio, co było parę, że tak powiem, ujęć wcześniej. Ale jest taka 525 TDS. Dosyć biedna wersja, ale miała radio biznes. Ale już ktoś próbował je wyszarpać, więc nie za wiele z niego. W bagażniku też nic, żadnych tam szpejów ciekawych. Tutaj tak samo, zero zmieniarki, zero jakich tam modułów. Standardowo wisko se wziąłem, a czy wziąłem? Wziąłem z niego wentylator, bo ostatnio co kupiłem wisko, to się okazało na 3 śruby, a moje jest na 4. A te jest zajechane, więc je zostawiam z powrotem, oryginalny jeszcze ber. Halogen, o, ładny, fajny, bo ja mam rozbity, tylko że tu już też druciarze byli, ale coś tam się pokombinuje. To mi zaczęło sztukać, te zaworki, to wziąłem. No i apteczka oryginalna, jeszcze coś poszabrujemy. No, a ta ładnie też podrutowana, sporo właśnie jakichś drucików, nie drucików, trytytek. Taki jej los, panie. O, welurki miała. No i tyle. Dzięki za obejrzenie tego dosyć długawego materiału, ale myślę, że dość rozwinąłem wam sprawę związaną z tym oto samochodem. Zrobię jeszcze trzeci odcineczek na temat instalacji LPG, którą założę do tego samochodu. Czy warto w ogóle do 22-letniej Bawary ładować gaz? Więc w kolejnym odcinku wyjaśnię koszta, wyjaśnię ile to auto pali tego gazu, ale więcej na ten temat w części trzeciej i ostatniej moich przygód z tym oto E39. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Z czoła!